chciałbym dzisiaj Wam pokazać nowości gum oraz haków na ten sezon. Niedługo zaczynamy wędkowanie. Warto by wiedzieć, co jest istotne, co jest nowe i jak to uzbroić. Dzisiaj Wam parę słów powiem o gumach Storma serii Sourun. Konkretnie o kopytopodobnym o nazwie Superu Shad. To jest już uzbrojona guma, specjalny pojedynczy hak z tak zwaną wkrętką. Tak uzbrojona guma daje się świetnie prowadzić w miejscach, gdzie są różnego rodzaju zawady, ponieważ tutaj nic nie haczy, hak jest schowany. I teraz w momencie, kiedy jest branie ryby, szczupak uderza i następuje wyjście tego haka do góry, ryba się zahacza. Te gumy mają specjalne rowki u góry, montażowe, gdzie ten hak jest schowany. Słów może kilka powiem o zbrojeniu tego typu gumy. Firma VMC przygotowała tego typu haki serii Mystic Predator specjalnie do zbrojenia gum bezzaczepowych. Tutaj jest tak zwany świderek mały i żeby tą gumę uzbroić, zaczynamy pierw od wkrętki, czyli wkręcamy gumę w ten skręcony drut. Robimy to powoli, dokładnie. Nie spieszymy się tak, żeby nie rozerwać tej gumy. Robimy to aż do samego końca. Gdy tak już mamy przygotowaną, szykujemy sobie mniej więcej, przymierzamy, w którym miejscu ten hak wyjdzie. Tu od spodu jest rowek, gdzie się to pięknie chowa. I wkładamy, lekko naciągając tą gumę, lekko, żeby ona weszła w swoje tory. Następnie staramy się tutaj, żeby wyszła dokładnie w rowku. I jak już to uzyskamy, to widzimy, że hak wystaje do góry. Wystarczy go tylko teraz podciągnąć. Tu zachowamy równą linię, to jest ważne, żeby to nie było tak wygięte, ani tak wygięte. Przypina się agrafkę i tą przynętą łowi się rzuca. Z tej serii firma VMC przygotowała też takie typu haki z ciężarkiem ołowianym, większym, mniejszym, z główką z przodu, ale idea jest jedna. Hak jest schowany w gumie i jest idealny do łowienia w miejscach, gdzie chowają się szczupaki, głównie drapieżniki. Żeby pokazać jeszcze raz od początku, wezmę taką kolorową, dużą gumę. Jeszcze raz pokażę Mystic Predator. Tak to wygląda. Ważne jest, żeby dobierać odpowiednią wielkość haków. Nie może być do małej gumy zbyt wielki hak i odwrotnie. Muszą być zachowane pewne proporcje. A więc jeszcze raz, guma bardzo podobna. Hak będzie wystawał mniej więcej w połowie, czyli tak jak jest rowek przygotowany. I trzymając jedną ręką na sztywno, ja okręcam gumę. W ten sposób to robię, bo wtedy mam pewną kontrolę nad tym, jaką użyć siłę, żeby zrobić to dobrze i nie popsuć tej gumy. Tak. Guma jest w ogóle bardzo miękka. Nie wiem, czy to będzie widać. Lejąca się, zapachowa. Ciekawy ma taki zapach, powiedział, naturalny. Jest bardzo miękka, także szybko jak dojdzie, czy drapieżnik, możesz spokojnie popróbować na tej zasadzie, że jest mu to po drodze do brania. I teraz tak, tu jest ten rowek, specjalnie wziąłem większą gumę. Musimy lekko tą gumę naciągnąć, wbijamy hak. Ważne jest, żeby zbierając gumę nie spieszyć się, żeby zrobić to dobrze. I tutaj jak widać, dokładnie to ostrze wychodzi w przygotowanym rowku technicznym. I teraz cofamy z powrotem. Proszę, ja mogę hakiem, ręką przejechać, nic się nie haczy. Szczupak uderza, momentalnie to wyskakuje i on już jest zahaczony. Haki są bardzo ostre i świetnie się sprawdzają, tak jak mówiłem wcześniej, na tego typu trudne tereny. Również firma przygotowała całą masę, jak chodzi o Storma, całą masę różnego rodzaju gum. To jest guma na przykład z serii też Sourun Hypno Group.
To jest tak zwany świderek. Ta prowadzona przynęta, nie dość, że ma akcję twistera, to dodatkowo jest ciężarek taki z tyłu, który powoduje, że stabilizuje bardzo pracę tego. To w ten sposób pracuje. Idealnie. Też jest przygotowana do założenia haka. Można oczywiście wykorzystać ten rowek. Można założyć normalną główkę, gdzie główka będzie wystawała, hak będzie wystawał do góry i to niczemu nie przeszkadza. Ponieważ oferta jest na tyle duża, są jeszcze tak zwane gumy, które nie mają klasycznego ogona. Te gumy mają jakieś tam kopytko, tak? Czy mają tego twistera, który pokazywałem przed chwilą. A to jest guma do łowienia i dżerkowego, i opadowego. Ewentualnie można ją uzbroić również do łowienia tak zwanego dropshota. To jest guma również Storma serii Sowrun o nazwie Spike Tail. Tutaj firma przygotowała VMC również z serii Mystic Predator specjalne haki do mocowania tego typu gum. Ja może spróbuję pokazać, w jaki sposób to się zbroi. Haki są mocowane bardzo pewnie. W związku z tym nie ma obawy, że je pogubimy. Tu jest specjalny taki uchwyt do łowienia dropshotowego, bo to łowienie dropshotowe polega na tym, że na głównej lince zamocowany jest hak i on musi być pod takim kątem. Zakładając tego typu gumę, łowimy w ten sposób. W związku z tym oferta firmy VMC również ma przygotowaną serię haków do zbrojenia gum do metody dropshotowej. Tutaj pokażę Wam jeszcze jeden rodzaj haków serii Mystic Predator VMC dedykowanych do gum Storma. To jest hak, który jest bliźniaczo podobny do tamtych, które pokazywałem, ale zupełnie inaczej się go zbroi. Klasyczny hak wbija się w ten sposób od grzbietu i w ten sposób wychodzi. Natomiast, żeby ten uzbroić przy takim kształcie, wbijamy dokładnie odwrotnie, czyli nie od grzbietu, tylko od brzucha. Wbijamy tutaj kawałek, następnie na dole przebijamy, przeciągamy go do góry, jak jest już u góry, robimy zwrot o 180 stopni, żeby uzyskać takie uszko. Przebijamy tutaj klasycznie, tak jak w poprzednich hakach, górę, żeby wyszła. I mamy przygotowany hak w ten sposób. To jest hak sam w sobie, on jest odpowiednio gruby, także on nie będzie się zsuwał. Tego typu konstrukcja powoduje, że on się nie przesuwa w czasie rzutu w ogóle i można nim również łowić w miejscach, gdzie jest bardzo dużo zaczepów, gdzie jest dużo zielska, zielonych gałęzi, drzew. To są haki specjalnie przygotowane do zbrojenia w ten sposób gumy. Dedykowane dla Storma przez firmę VMC. To dotychczas pokazywałem, to były wszystko haki, które nie miały obciążenia, czyli do łowienia takiego płytszego. Firma VMC również w tej serii Mystic Predator przygotowała haki, które mają dociążenie. One mają specjalny kształt, podłużny, z rowkami, po to, żeby dawać jak najmniejszy opór w czasie prowadzenia. Mimo, że są wykonane ciężarek z materiału ołowianego, to pokryte specjalną taką farbą po to, żeby maksymalnie chronić środowisko naturalne. Ostrze tych haków, ponieważ są to grube haki, są bardzo ostre, jest to ostrze typu needle sharp. Zbrojenie tych haków bardzo podobne jak poprzednich, czyli jest wkrętka, wkręcamy równo w gumę, czyli tą ręką nie ruszamy, kręcimy samą gumą. Jak już dojdzie do końca, to jest po to, żeby to stabilizowało. I teraz oczywiście przymierzamy, lekko gumę naciągamy, lekko tylko. Wbijamy w środek tego rowka, po to, żeby wyszła tu w tym miejscu, w środkowej części. Układamy. Znowu jest antyzaczepowa, ale ponieważ ma dociążenie, są oczywiście różnej wielkości, te są akurat 3,5 grama do 4 gram, powoduje, że nasza przynęta będzie wolno tonęła, będzie pracowała na boki, jak będziemy podciągali, będzie robiła różne rodzaje zakosy. To jest właśnie rola tego ciężarka. Czyli nie mamy samej główki klasycznej z przodu, tylko umieszczony jest na haku.
Pora teraz sprawdzić to wszystko nad wodą, uzbroić wędkę, zobaczyć jak te przynęty chodzą, pobawić się techniką, sprawdzić te nowości. Po tej suchej prezentacji chciałem teraz pokazać Wam, jak w ten sposób uzbrojone gumy Storma, faki FMC wykorzystać w praktyce. Sprawdzamy sobie zawsze przed rzucaniem, czy ten hak jest odpowiednio włożony, nie może być ani za płytko, ani za głęboko, tak żeby on dosłownie muskał tylko nasz palec, wtedy wiadomo, że nie będzie się chwytał niepotrzebnych przeszkód. To jest hak FMC, ale bez obciążenia. Rzucamy i możemy go prowadzić w sposób jednostajny. Robimy przerwy na delikatny opad. Podkręcamy z 2-3 obroty korbką. Możemy delikatnie szarpnąć wędziskiem. Znowu podprowadzamy. Po prostu robimy prezentację tej przynęty po to, żeby w miarę zainteresować drapieżnika, jeżeli jest w tej okolicy. Jeżeli przestajemy w ogóle kręcić, to guma, mimo że nie jest obciążona jakimś ołowiem, ona powoli tonie. Tonie dokładnie pionowo, co widać w tym momencie. I teraz od nas zależy, od naszej inwencji, czy chcemy tą gumę poprowadzić w sposób jednostajny, czy właśnie z takimi zahamowaniami, zatrzymaniami. Ale cały czas musimy być skupieni, dlatego że w momencie, kiedy przynęta, z którą przynęty nie zwijamy, ona pada, często są brania, w związku z tym nasza uwaga cały czas musi być napięta. Nieraz brania są bardzo lekko wyczuwalne, tak zwane skubnięcia, trącenia. Mając plecionkę, świetnie to rejestrujemy. Czyli mimo, że hak offsetowy bez dociążenia, spokojnie guma Storma schodzi głębiej. Teraz zobaczę, pokażę jeszcze drugą przynętę, którą wtedy zbroiłem. Plusem tych haków, które się chowają w gumę, jest to, że można je bezkarnie włożyć do kieszeni, bez konsekwencji, że się coś stanie. To jest też plus tego. Teraz założę ten sam rodzaj gumy, tylko że większą, z obciążeniem z przodu. Zawsze używam przy takich prezentacjach stalek, po to, że w wypadku, gdyby się trafił ryba drapieżna, szczególnie szczupak, żeby tego nie przegryzł. I teraz pierw pokażę blisko, jak to się prowadzi. To już jest guma z takim dociążeniem, ona dosyć szeroko zamiata ogonem i opadając też ten ogon lusterkuje. Opada szybciej z uwagi na to, że właśnie z przodu jest umieszczony ten ciężarek. Ale ciężarek jest umieszczony pod gumą, czyli aby nie przeszkadzać, nie daje dodatkowego oporu, jak typowe obciążenie kuliste, które jest na pojedynczych hakach, tylko właśnie zaletą obciążenia u dołu jest brak jakichkolwiek zahamowań w czasie swobodnego prowadzenia. A jednocześnie można w ten sposób bawić się w prezentacji. Zresztą jak tutaj widzimy na tym, to ja mogę tą gumę lekko poszarpnąć oraz zalusterkuję na boki, znowu się uspokoi, znowu podejdzie. To są ruchy prowokujące. Każda chora rybka, która zachowuje się w sposób inny niż zdrowe w stadzie, budzi zainteresowanie ryb. Naszym zadaniem jest, aby tego typu przynętę, właśnie tak uzbrojoną, w haki FMC z tym ciężarkiem na przykład, podać maksymalnie podobną do tego, co się dzieje w wodzie. Czyli tych takich chorych, niemrawych rybek, które wtedy są łatwym łupem. Drapieżnik na pewno się zainteresuje zawsze w pierwszej kolejności przynętą, która płynie w sposób nieregularny, która opada, która przewraca się na boki, znowu się podrywa, dlatego że to jest dla niego sygnał, że ta ofiara jest łatwa do złapania. I nasze tutaj łowienie ma być bardzo zbliżone do takiego zachowania tych rybek. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie te gumy Storma przy całej swojej miękkości dodatkowo świetnie zachowują się przy nawet minimalnych ruchach szczytówki. Wystarczy lekko ruszyć, ona już układa się w lewo, w prawo, rusterkuje. Uważam, że tego typu uzbrojenie każdy wędkarz powinien mieć w swoim pudełku. Wielu ludzi się boi, że to jest guma antyzaczep, że to się nie będzie nic chwytało. Nieprawda, szczupak jak uderza właśnie w taką chorą rybkę, robi to w sposób gwałtowny, wtedy hak wystaje do góry i on jest zaczepiony w ten sposób. Jak go wyciągniemy, wystarczy tylko to schować z powrotem i znowu możemy rzucać w miejsca, gdzie nam się podoba, ponieważ ryzyko zahaczenia się tej przynęty jest
w zasadzie minimalne. Atut następny jest taki, że przy normalnym haku, który jest wystający, czy to jest kotwicę, jeżeli złapiemy na dalekim rzucie jakiś paproch, czy zielsko, no to praca przynęta jest stracona, bo wtedy to idzie równo, bez żadnej jakiejś takiej atrakcyjnej pracy. Natomiast tutaj praktycznie, czy rzucimy 5 metrów od siebie, czy 30, czy 40, cały czas mamy efektywne wykorzystanie naszej pracy przynęty, ich ruchów i tego, że jest prezentowana w sposób atrakcyjny cały czas. To jest zasługa chowanego haka, akurat w VMC firmy, i gumy Storma. Gumy, które Państwu prezentowałem i pokazywałem, w jaki sposób zbroić, są to gumy Storma w dystrybucji Normal Polska i dedykowane do nich haki VMC Mystic Predator. Specjalnie na sezon 2016.